Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Gryfami Simulator 19 na mapce Sandomierskie Okolice. Na początku przypomnę też o zostawieniu łapaczek w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i kliknięciu w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Słuchajcie, moi drodzy, w poprzednim odcinku wspominałem o tym, że będę chciał sobie wymienić powolutku siewnik, no bo mamy te dwa małe siewniki, które mają tam no 3 chyba albo 3,5 metra. Z tego co pamiętam właśnie, no i te dwa siewniki od razu sprzedajemy. One mają tam po 4 godziny, no ale to są standardy farmingowe, więc no tutaj ten ma nawet mniej. Ten ma nawet, ale 62 dni na gospodarstwie. To za dużo to się nie napracowały te siewniki. Dlatego kupimy sobie jeden. Jeden uniwersalny siewniczek i będzie to ten siewnik tutaj od Kwernelanda, słuchajcie. No bo tutaj no, to były chyba te, które miałem, tak? Czekajcie, patrzymy. I one miały po 4 metry, nie? No, ale to i tak nic nie zmienia, nie? No tutaj tak na przykład Wadensztetów sobie nie kupię, bo one są dosyć spore, ale też wymagają sporej ilości koni mechanicznych. Ursus ma 190 koni. Maszyny kupujemy pod 190 koni. Ursus ma tam chyba jest zaczipowany, ale właśnie maszyny do 190 koni kupujemy. Na przykład no na tego tutaj Kwernelanda 12 metrów mnie nie stać. Chociaż no konie też tutaj troszeczkę... wymagania są za duże. I tu mnie zastanawia właśnie, dlaczego ten Kwernyland, nie? On potrzebuje 260 koni. Masakra, nie? Tutaj ten 180 tysięcy. Ja chyba będę musiał wziąć jakąś pożyczkę tutaj z tego co widzę. Bo straszne są te ceny tych siewników. No Kuna na przykład mógłbym kupić, ale on ma też tylko 4 metry. No i tutaj najbardziej... najfajniejszy byłby ten Wadensztet. 180 koni jest wymagane. Bez możliwości nawożenia. Co prawda. Ale no sądzę, że chyba jest takim najbardziej odpowiedni na to gospodarstwo. No i tego Wadensztecika sobie w sumie to już kupimy. 85 tysięcy, 76 tysięcy za siewnik. 85 tysięcy miałem. Jeszcze mi 9 zostało. No... dobra, mamy siewnik kupiony, tak? Teraz jeszcze co nam zostało, to zostało nam kupienie do niego nasion. Mam nasiona na gospodarstwie jeszcze, ale jak już jesteśmy pod sklepem, to jedną na przykład taką paletę nasion mogę mu kupić. Za chwileczkę też dowiecie się, jak tutaj będzie wyglądało nasze rozplanowanie na przyszły sezon, jeśli chodzi o zbiory naszego tutaj właśnie, naszego gospodarstwa. Bo już to sobie troszeczkę przeanalizowałem. Nie wiem czemu, ale strasznie się też tam laguje ten serwer mój. Dobra. Napełniam jeszcze, tak? Czy ja też tutaj mam do podpięcia jakieś kable? Nie, nic nie mam. No to lecimy na mapę. Słuchajcie, tutaj mamy ziemniaki 135. 136 mieliśmy chyba owies albo pszenicę. Przepraszam. Plan wygląda tak. 139 kukurydza. 140, 136, 135 soja. 90, 89, 62 jęczmień. Myślę, że spoko. A jak coś tam będzie nam nie pasowało, no to co się jeszcze w przyszłości oczywiście jakoś tam zmieni, nie? Na razie lecimy. I będziemy już sobie tutaj siali właśnie, bo do kukurydzy też mam dwa siewniki, no i te siewniki też trzeba by było tam na wiosnę właśnie wydaje mi się wymienić. To będzie dobre rozwiązanie, bo no te małe maszyny, one są spoko, ale... znaczy tak, lepiej jest mieć jeden siewnik, wydaje mi się, 6-metrowy, niż dwa siewniki 4-metrowe. Mimo, że mamy stratę w szerokości pracy, na przykład do tego wykorzystuję tylko jeden ciągnik, a nie dwa, nie? No i sądzę, że na przykład tym drugim ciągnikiem już mógłbym sobie tam na przykład nawozić, nie? Nie wiem, czy dobrze to rozkminiam, ale sądzę, że jest to lepsze rozwiązanie. No i dodatkowa opcja, jaką tutaj posiadamy w tym siewniku, to jest oczywiście dodatkowe spulchnianie gleby, czyli nie musimy przed właśnie zasiewem tutaj tym siewnikiem wykonywać jakieś tam kultywatorowania czy coś takiego. Oczywiście zaorać zawsze trzeba przed, w sensie jak jest to wymagane, no ale kultywatorowanie już tutaj nie jest aż tak konieczne, że tak powiem, nie? Dobra. Ja wam nie mówiłem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie, że ostatnim razem jak tutaj sobie właśnie działałem na tej mapie też i wykorzystywałem sobie trochę pracowników,
co oni mi tutaj odpieprzali, to jest głowa mała. Nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, co oni tutaj wyprawiali, nie? Ja zostawiałem pracowników na dwóch polach sąsiadujących ze sobą, a oni po prostu jeździli gdzie chcieli, totalnie, wiecie, mieli wyrąbane w to, jaką pracę mają zleconą. Znajdowałem ich w różnych miejscach na mapie. Nie wiem, czemu tak się stało. Nie mam też w sumie postawionego jeszcze tego budynku od precyzyjnego farmingu, gdzie to niby pracownicy mają działać troszeczkę lepiej. Nie wydaje mi się, żeby ten budynek jakoś super dużo wnosił na gospodarstwa, bo no, z tego co widziałem, to są tam jakieś tam testy właśnie, nie? Przed budynkiem na przykład zasianie takiego pola i po postawieniu budynku, czy na przykład pracownik zrobił to jakoś szybciej. Tymi samymi maszynami i tak dalej, no raczej nie jest to szybciej. Wręcz bym powiedział, że tak samo, a w niektórych przypadkach może być to nawet i gorzej, bo wszystko kwestia tego, w co nam pracownik przypierniczy, że tak powiem, nie? No, przypierniczy w jakieś drzewo, albo ktoś tam mu się uwidzi, że musi sobie gdzieś tam, wiecie, pojechać i ma wyrąbane totalnie w naszą robotę, no to wtedy to na pewno, no nie zasięgnie, nie? Więc no tutaj trzeba popracować nad sztuczną inteligencją pracowników na pewno. Nie wiem jak to jest w ogóle, jaki ma mieć wpływ ta modyfikacja, że tam 15% czy 10% mają być bardziej efektywni. Ciężko jest powiedzieć, w jakich kategoriach to jest oceniane, w sensie no dla mnie większa efektywność to jest na przykład większa orientacja w terenie przez pracowników, jeżeli chodzi o farminga, no bo oni orientacji w terenie to tak naprawdę totalnie nie mają, bo jeżeli gdzieś tam wyjdzie jakiś dziwny wzór na polu, w sensie będzie takie nieregularne, to no to on się zgubi totalnie, nie? Tak samo jak macie taki skos jak w tym miejscu, to jest też taka sytuacja, że pracownicy, oni po prostu dojadą tu do końca i tak jakby nie będą wykrywali, że tam dalej było pole, nie? No. A na przykład pracownik z cosplaya ma fajnie wyznaczone pole. Wydaje mi się, że taki cosplay gdyby był zaimplementowany bezpośrednio w grę, że podjeżdżamy, na przykład obliczamy sobie powierzchnię pola, na którym ma pracować nasz pracownik, byłoby 100 razy lepsze niż wersja, jaką nam oferuje Giant Software pod tym względem. To jest moje zdanie, no bo na przykład z precyzyjnym farmingiem nigdy nie miałem problemu, jeżeli chodzi o zostawienie, wyznaczenie mu trasy, zostawienie go na polu. Nawet jak gdzieś tam było w miarę nieregularne to pole, to no on i tak się odnajdywał. Więc to było naprawdę mega fajne, no a zwykły pracownik, on się totalnie gubi, nie? Kolejną jeszcze fajną rzeczą byłoby dodanie na przykład właśnie do cosplaya zapamiętywanie ostatniej trasy, no bo my sobie zapisujemy grę i wychodzimy z tej gry, ale pracownik, on nam nie zapisuje tej trasy i wchodząc z powrotem, to no trzeba tą trasę generować na przykład od nowa. No wiadomo, że trasy możemy sobie zaplanować, ale no się zapisać, zaplanować i zapisać. No ale ten pracownik, którego zostawiliśmy ostatnim razem, powinien nie wychodzić nam z tej trasy i tak, żebyśmy mogli to dalej sobie po prostu kontynuować, jeżeli na przykład czegoś tam nie mogliśmy zwyczajnie skończyć, nie? Także no sądzę, że tutaj jest mega fajny potencjał w cosplayu, jest mega fajny. Ja po prostu cosplaya i tak nie ogarniam, jeszcze takie podstawowe jakieś tam rzeczy ogarniam. Gdzieś tam jakieś planowanie tras, też coś takiego robiłem. Głównie cosplaya i tak wykorzystuję tylko i wyłącznie właśnie do prac polowych. Czasami mi się też uda ustawić na przykład jakiś tam dwóch pracowników na polu, że sobie jeden obok drugiego jeździ. Ale w dużej mierze korzystam i tak z modyfikacji Follow Me, czy też na przykład z Autodrive'a. A skoro Season został wprowadzony do farminga, bo jest to jedna z najpopularniejszych modyfikacji, to wydaje mi się, że taki cosplay zaimplementowany, czy też Autodrive do farminga, też byłby mega fajnym posunięciem w kierunku właśnie graczy i urozmaicenia im rozgrywki. Ja często wam powtarzam, że gospodarstwo to nie jest jedna osoba. Jak nie macie z kim grać, gracie sobie sami, no to ewidentnie ci pracownicy gdzieś tam muszą niektóre zadania za was wykonywać, nie? Ja na przykład, o ile pracować w polu mógłbym, nie ma problemu, o tyle na przykład wolałbym odciążyć się na przykład wywożeniem z silosu za pomocą pracowników, na przykład właśnie tak jak tam to pomaga Autodrive, chociaż no on też nie jest idealny, też ma jakieś swoje problemy i swoje błędy,
na przykład wykrywanie obiektów i tak dalej jest tutaj dosyć problematyczne, czy też czasami potrafi się zgubić. Czasami też miałem taką sytuację, na przykład, że wyznaczałem mu trasę, a on mimo wszystko gdzieś tam jechał sobie w innym kierunku, tak jakby nie widział. Też na początku, jak przeszedłem właśnie na... przeniosłem swoje serie na multiplayer, to zauważyłem właśnie na Felsbrunie, że gdzieś tam mi się te trasy przerwały i musiałem je na nowo połączyć, z tego co pamiętam. Ale to już wspominałem, że dziwnym dla mnie jest to, że po prostu przenosząc całego save'a z modyfikacjami, niektóre mody nie działają tak, jak na przykład działają na single player. Chociażby chyba dobrym przykładem może być na przykład Easy Developer Control. Dobra, musiałem się trochę wyciąć, bo mi się ziewnęło. Easy Developer Control, który w sumie też na multiplayerze działa troszeczkę inaczej, ale tutaj też to modyfikacja ogranicza seasons, na przykład jeżeli chodzi o pogodę, czy tutaj zasiewanie pól, bo na przykład no nie możemy tego zrobić, więc to rozumiem, bo jest seasons, nie? Że po prostu niektóre funkcje na seasonach zostaną nam wyłączone, żebyśmy nie mogli z nich korzystać. Więc to jest jak najbardziej spoko, ja tutaj nic do tego totalnie nie mam. Ale na przykład wydaje mi się też troszkę niepotrzebne w tej modyfikacji tutaj, na przykład te hudy, nie? Że tam gdzieś tam możemy sobie włączyć. Na przykład tutaj mamy ekstra czas, no i możemy ten czas zrobić sobie na maksymalnie, o widzicie, że to 4000. Speed Multiplayer Warning, to jakieś ostrzeżenie mamy. Tutaj mamy jeszcze chyba od tego, że mamy możliwość włączenia na informacje. Tutaj mieliśmy możliwość z pogodą manipulowania. Network Traffic, Network Activate Objects. Tego w sumie nigdy nie wykorzystywałem. No, ale najważniejsza chyba funkcja, jaka jest, to jest tutaj o dodawanie pieniędzy, nie? Wpisujecie sobie dowolną kwotę, jaką chcecie i wam to takie o... I jest, nie? I w tym momencie też możecie zrobić tak i strzelić sobie subskrypcję kanału, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmikiem, no i oczywiście kliknąć w dzwoneczek. Ja tutaj to pole sobie zasieję na odcinku, resztę gdzieś tam będziemy sobie kontynuowali. Ja chyba będę robił powolutku takie łączone live'y, w sensie na przykład robimy sobie godzinkę z Felsbruna czasami, godzinkę z sandomierskich okolic. Jak sobie tutaj na przykład ogarniam te gospodarstwa między sezonami, bo no na jesieni tak naprawdę zbyt wiele roboty w sumie chyba nie ma na moim gospodarstwie, no oprócz jakichś tam siewu, wywożenia obornika, nawożenia i ewentualnych sprzedaży plonów, to bardziej na zimę, to na chwilę obecną na jesień nie mam co robić. No i tyle, nie? No kukurydzę będziemy mieli w tym roku. Nie, no tu nie mam kukurydzy, ziemniaki. W przyszłym roku będziemy mieli kukurydzę gdzieś tam na jesieni do ogarnięcia już na tym gospodarstwie, więc spoko. Plan wam przedstawiłem, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o podzielenie upraw na polach na przyszły sezon. Na razie... Ej, tu miał być jęczmień, a ja sieję pszenicę. No i już będzie zmiana. Tu będzie pszenica, nie będzie jęczmienia. Nie będziemy siać jęczmienia, będziemy siać pszenicę. Dobra, mała zmiana, od razu nas tam... Jak ktoś do tego momentu ogląda, to pisze w komentarzu jęczmień. Zobaczymy, ile was tutaj siedzi ze mną jeszcze. A jak nie oglądacie, to też piszecie jęczmień. Nie no, jak ktoś nie ogląda, to tego nie zobaczy, normalne, nie? Ale nie, jak widzieliście ten moment, to piszecie jęczmień, nie? No bez kitu. Zawsze mi się zdarza czasami coś pomieszać, ale to też wygląda właśnie chyba z tego, że po prostu jak nagrywam odcinek, to muszę sobie gadać, muszę jakiś tam, wiecie, temat wyciągnąć i często właśnie poruszam sprawę modyfikacji, czy też nowych funkcji, jakie fajnie by było znaleźć do nowego farminga, no bo teraz, wiecie, Farming 2022 to jest taki hot temat, o którym warto by było sobie pogadać, bo jeszcze może twórcy gdzieś tam ktoś coś zaproponuje, nie? I będzie coś, jakieś rozwiązanie z tego zrobione. I no ja właśnie chciałbym takie podstawowe rzeczy, nie? No, uszkodzenia, kontrakty, tak jak mówiłem. Kontrakty na zasadzie, że w tym roku podpisuję na przyszły sezon do gościa, że na przykład dostarczę mu 100 000 litrów jęczmienia, nie?
No i powiedzmy jakiś kalkulator, ile mogę sobie zebrać. No mamy taki kalkulator mniej więcej z Global Company, który nam mówi, ile byśmy mogli zebrać. To jest tutaj chyba, ja mam go dodanego, tak? Albo to było w tej modyfikacji. To było w modyfikacji, ale ta modyfikacja się gryzie z precyzyjnym farmingiem. No, więc to niestety nie pokażę wam, jak to wygląda z tej strony. Także jeżeli, moi drodzy, odcineczek wam się oczywiście podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Piszcie mi oczywiście, co wy sądzicie o na przykład zaimplementowaniu właśnie cosplaya do Farming Simulator 22. No i jak wy na to się zapatrujecie. Trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam. Hej, hej!